Cześć, witajcie na kanale Sklepu Muzyczny.pl. Ja nazywam się Paweł Tekieli i zaprezentuję Wam dzisiaj zestaw bezprzewodowy ProDype B210 Solo. Zapraszam! Type B210 Solo to zestaw bezprzewodowy przeznaczony dla prezenterów oraz artystów znajdujących się w ruchu. Lekki mikrofon oraz tzw. body pack pozwalają na bezprzewodową rejestrację audio. Urządzenie pracuje w oparciu o fale radiowe, a jego zasięg w linii prostej to maksymalnie 60 metrów. Wystarczająco, by swobodnie poruszać się po scenie bez obaw o plączący się pod nogami kabel. Zajrzyjmy zatem do środka. Na pierwszy ogień, standardowo już właściwie, instrukcja obsługi dosyć obszerna w kilku językach, ale nie to nas w tej chwili interesuje. Karta gwarancyjna i naszym oczom ukazuje się cały zestaw. Zacznijmy może od tych mniejszych elementów. W woreczku, tak jak widzicie, zaraz obejrzymy go sobie dokładniej, znajduje się mikrofon wraz z uchwytem. Wygląda to tak. Uchwyt leciutki, elastyczny, ma takie, powiedziałbym, gumowane wykończenie, przez co nie powinien być niewygodny. Dalej mamy zasilacz, nadajnik, do którego podłączymy sobie nasz mikrofon, tak jak widać, z możliwością zamocowania przypasku, antenę do odbiornika. Z możliwością regulacji po zamontowaniu oraz sam odbiornik, który prezentuje się następująco. Dosyć prosta konstrukcja, tak jak widzicie: z tyłu zasilanie, audio-out oraz złącze do podłączenia anteny. Całość, oczywiście, na nóżkach. I z przodu podstawowe kontrolki do obsługi całości. Oczywiście również potencjometr głośności, włącznik, ale temu przyjrzymy się bliżej za moment. Skoro już wiecie, co to jest i jak mniej więcej wygląda, to przyszedł czas na to, żeby sprawdzić, jak działa, jak sprawdza się w praktyce. Jak już pewnie zauważyliście, mam założony na głowę mikrofon. Jestem podłączony do naszego nadajnika. Odbiornik działa, z odbiornika sygnał trafia do mojego interfejsu, po to, żebyście mogli w tej chwili usłyszeć, jak to brzmi. To, co słyszycie w tym momencie, to mój głos zebrany tym właśnie mikrofonem. Tak jak już przed chwilą, powiedzmy, że wspomniałem bezprzewodowo. Dobra, zacznijmy sobie może od samego nadajnika. Nadajnik prezentuje się następująco: jest on zasilany przy pomocy dwóch baterii. AA i tak jak widzicie, znajduje się tutaj taki malutki ekranik. Na tym ekranie macie kilka podstawowych informacji dotyczących urządzenia i tego, jak w danym momencie działa. Zaraz postaram się zrobić zbliżenie i pokazać wam, co tutaj się tak naprawdę znajduje. Tak jak widzicie, w tej chwili przede wszystkim mamy tutaj częstotliwość, z jaką w tym momencie pracuje urządzenie oraz stan naładowania baterii. Dwie dosyć istotne. Informacje, które na pewno pomogą przy korzystaniu z tego urządzenia. Pod klapką baterii znajdują się tutaj jeszcze dwa małe przełączniki. Jeden z nich to przełącznik trzypozycyjny, który pozwala na wybranie siły sygnału, a właściwie na redukcję siły tego sygnału. W tej chwili mamy ustawione 0 dB. E, oprócz tego, jeszcze dwie opcje minus 10 i minus 20 dB. Po drugiej stronie znajduje się przełącznik odpowiedzialny za wybór e, transmitera, a właściwie za wybór tego, czy będzie to transmitter rozpoznawany jako transmitter A, czy transmitter B przez odbiornik, do którego jesteśmy podłączeni. E, w zasadzie to jest praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o. To urządzenie, została jeszcze jedna rzecz. Na samej górze znajduje się przełącznik, znów trójpozycyjny. Jest to przełącznik, który służy nam do włączenia lub wyłączenia urządzenia. Oprócz tego, trzecia pozycja środkowa, która pozwala na wyciszenie urządzenia, gdyby zaszła taka potrzeba. Przyjrzyjmy się teraz pokrótce odbiornikowi. Tutaj również znajduje się ekran, zdecydowanie bardziej pokaźny niż w przypadku nadajnika, no bo samo urządzenie jest zdecydowanie większe. Jeżeli chodzi o informacje zawarte na ekranie, przede wszystkim jest to siła sygnału między nadajnikiem a odbiornikiem. Tak jak widzicie, w tej chwili mamy wszystkie kreseczki, co oznacza, że sygnał jest najsilniejszy. Zaraz obok mamy sygnał wejściowy z mikrofonu, a właściwie z nadajnika dostarczany. Do odbiornika. Zaraz obok informacje, które właściwie pokrywają nam się z tym, co mamy na nadajniku, czyli częstotliwość, na której w tym momencie pracujemy oraz stopień naładowania baterii nadajnika, poniżej jest też informacja o tym, jaki to jest kanał. Tak jak wspomniałem na początku, wszystko co w tej chwili słyszeliście, a właściwie wszystko co słyszeliście do tego momentu, było zarejestrowane przy pomocy tego mikrofonu, dołączonego do całego zestawu, jak i całego zestawu, właśnie, ale jak pewnie zauważyliście, mam tutaj też drugi mikrofon, który służy mi do tego, żeby móc wam pokazać w tym momencie, jak różni się głos nagrany tym mikrofonem względem większego mikrofonu. Tak więc, w tym momencie możecie posłuchać mnie i głosu nagranego przy pomocy tego mikrofonu. A teraz dla porównania możecie posłuchać, jak brzmi głos nagrany przy pomocy mikrofonu Road. Podsumowując, ten zestaw z pewnością sprawdzi się we wszystkich sytuacjach, gdzie jego użytkownik potrzebuje mieć wolne ręce, czyli powiedzmy wszystkiego rodzaju prezentacje, jakieś konferencje, gdzie niekoniecznie mikrofon trzymany. W dłoni będzie najlepszym rozwiązaniem. Także, jeżeli poszukujecie tego typu zestawu, to myślę, że Prodaj z pewnością spełni Wasze oczekiwania.